Cześć. Zobaczcie, jak wygląda kierownica po przejechaniu wielu tysięcy kilometrów. Skoda Fabia, rocznik 2008. Auto, jak widać, ma za sobą nieco ponad 170 tysięcy kilometrów, a wieniec kierownicy znacząco różni się od tego, w jakim stanie opuścił fabrykę. O ile tutaj niżej te przetarcia nie są jakieś tragiczne, o tyle godzina 11, 12 i 13 jest w fatalnym, żeby nie powiedzieć tragicznym stanie. Generalnie całe koło nie jest już jakieś ładne, okrągłe, tylko no... Sami wiecie, jak to wygląda. Można by się podśmiać, że jeszcze kilka tysięcy kilometrów i nie będzie za co złapać. Auto na pewno nie ma kręconego licznika, bowiem znam ten pojazd od pierwszego kilometra. W internecie jest wiele porad dotyczących tego, jak dbać o skórzaną kierownicę, kiedy ją pielęgnować, jakimi preparatami spsikiwać oraz kiedy ją odmalować. Ale nie oszukujmy się, nie każde auto jest na full opcji, nie każde auto jest wyposażone w skórzaną kierownicę. O ile kiedyś skórzana kierownica była zarezerwowana dla limuzyn premium, o tyle dzisiaj jest to po prostu jedna z wielu opcji przy zakupie nowego, choćby najtańszego samochodu. Jak zatem dbać o nasze zwykłe, nieobszyte skórą kierownice? Po pierwsze, używajmy rękawiczek podczas tankowania. Nie chodzi oczywiście o te nasze prywatne, ale o te jednorazowe, które zazwyczaj gdzieś tam w pobliżu dystrybutora wiszą. Jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone one są do jednorazowego użytku, także pamiętajmy o tym, aby z nich korzystać, bo teoretycznie ten wąż niby jest czysty, niby nic się nie powinno złego stać, ale zawsze gdzieś tam jakaś tłusta plamka się znajdzie, którą potem przeniesiemy na kierownicę, a ta już rozpocznie proces degradacji. Kolejna taka prosta, oczywista sprawa, czyli myj ręce przed jazdą. Niby oczywista oczywistość, a nie każdy o tym pamięta. Tak jak do jedzenia powinniśmy podchodzić, tak samo do jazdy, czyli nie z brudnymi paluchami, łapskami i tak dalej. Brudne ręce przyczyniają się do powstania efektu choćby takiego jak ten tutaj. Jeżeli jesteśmy już przy brudnych rękach, no to nie powinniśmy jeść za kierownicą. Każdorazowo, kiedy dotkniemy jedzenia, coś nam tam zostaje na palcach i to coś potem znajduje się na kierownicy, przyczyniając ją do szybszego rozpadu. Jeżeli pijemy także wszystko poza jakąś tam zwykłą wodą, no to musimy uważać, bo każda kropelka jakiegoś soku lub w ogóle innego trunku niż wspomniana przed chwilą woda, przyczynia się także do rozpadu kierownicy. Kolejna sprawa, zainwestuj w rękawiczki, zwłaszcza jeżeli masz nadmierną potliwość rąk. Używając rękawiczek, po pierwsze, pot nie niszczy kierownicy, a po drugie, ręce się po niej nie ślizgają, więc oszczędzamy kierownicę i jazda jest bezpieczniejsza. O ręce, w zasadzie dłonie, trzeba dbać, każdy to wie. Tak samo po butach, jak i podobno po dłoniach poznaje się człowieka. Ale używanie kremów tuż przed jazdą nie jest wskazane. Po pierwsze, ręce mogą się ślizgać po kierownicy. Po drugie, nawet jeżeli ten krem teoretycznie gdzieś tam szybko się wchłania, to i tak zawsze coś tam po sobie pozostawi. Po rozmowie z kosmetolog dowiedziałem się, że praktycznie we wszystkich kremach dostępnych na rynku w składzie jest gliceryna, która przyczynia się do szybszego rozpadu właśnie takich tworzyw. Wyjątki to o te droższe i najdroższe kremy, chociaż nie zawsze. Ostatnia taka zasada, nie obgryzaj tej kierownicy, nawet jak Cię ktoś mocno wkurzy. Chodzi tutaj bardziej mi o uszkodzenia manualne, typu nie wiem, stoimy sobie w korku, nagle tup, 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 wbijamy paznokcie w kierownicę. To się tyczy zwłaszcza płci pięknej. No cóż mogę powiedzieć, generalnie kierownica powinna być tak zrobiona, żeby wybaczać takie błędy kierowcom. W praktyce, jak widzicie, jest nieco inaczej, chociaż nie zawsze. Scenikiem, którym także dość często jeżdżę, a przebieg ma praktycznie dwukrotnie większy, kierownica jest zachowana w znacznie lepszej jakości. Wszystko fajnie, ale co zrobić, jeżeli kierownicę mamy już w takim, a nie innym opłakanym stanie? Oczywiście jedynym sposobem poza jej wymianą na nową, co oczywiście powoduje dość duże koszty, a z drugiej strony efekt może się powtórzyć, jest obszycie kierownicy skórą u tapicera. Oczywiście tutaj wszystko będzie zależeć od jakości skóry, którą wybierzemy oraz praktycznie mieście, gdzie to wszystko zrobimy. Średnio myślę od 100 do 400 zł. Myślę, że o skórę łatwiej będzie nam zadbać. A nawet jeżeli będziemy niespecjalnie o nią dbać, to za jakiś czas możemy po prostu ją wymienić na inną. Możemy także kupić jakiś tam pokrowiec, futerał w markecie. Efekt końcowy generalnie będzie podobny, przynajmniej z pozoru, ale wizualny
na pewno będzie znacznie lepszy ten u tapicera. Zapraszam po inne ciekawostki na mój blog, jak zawsze strefakulturalnejazdy.pl. Jeżeli podobał Ci się mój filmik, łapka w górę. Jeżeli podoba Ci się mój kanał, subskrybuj, aby nie pominąć żadnego odcinka. Szerokości.